Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa, 30 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Ktoś dzisiaj w Ewangelii zadaje pytanie Panu Jezusowi, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jest to pytanie źle postawione. Powinno być postawione, dlaczego nie wszyscy ludzie będą zbawieni? I Jezus, odpowiadając na to pytanie, posługuje się takim obrazem. Mówi, usiłujcie przejść przez ciasne drzwi. I mówi, być może będzie taka sytuacja, że te drzwi do zbawienia będą zamknięte. I zaczniecie szukać różnych argumentów, żeby was wpuszczono do środka. I zaczniecie mówić, Panie, my przecież Ciebie znamy. Ty przecież nauczałeś na naszych ulicach. Ty przecież jadałeś i piłeś razem z nami. Byłeś po prostu towarzyszem naszej drogi. Dzisiaj również moglibyśmy powiedzieć, Panie, przecież ja skończyłem teologię. Panie, przecież ja byłem księdzem. Przecież ja byłem osobą, która była blisko Ciebie, bo byłem ministrantem, byłem siostrą zakonną, byłem tym czy tamtym, albo znam wielu księży. Biskup jest moim kolegą na przykład. Te argumenty absolutnie nie będą przekonywały Pana Boga, żebyś przeszedł na drugą stronę. Są to ciasne drzwi, ciasna brama, dlatego że niewiele możesz wziąć ze sobą. Możesz wziąć to, co masz tutaj, w środku. Żadne tobołki, żadne takie dodatkowe rzeczy nie sprawią, że przejdziesz na drugą stronę. Będziesz musiał je po prostu zostawić. I im bardziej jesteś przywiązany do tych rzeczy, które i tak w momencie śmierci będziesz musiał zostawić, to tym trudniej będzie ci przejść na drugą stronę. To, co możesz wziąć na drugą stronę, to, co jest takim argumentem przekonującym, żeby Pan Bóg wpuścił cię do środka, to, co masz wewnątrz. Czy masz w sercu miłość? Jeśli nie masz miłości, masz nienawiść. To jest coś, co cię obciąża. To jest tak jak w samolocie. Kiedy masz jakiś bagaż, to on jest ważony. Są takie bagaże, które po prostu są dyskwalifikowane, bo są za ciężkie. Coś, co cię obciąża, co nie sprawia, że możesz unieść się do góry, to wszystko może ci po prostu przeszkadzać. Być może niektórzy z was byli albo dopiero będą w Ziemi Świętej. Kiedy będziecie chcieli wejść do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, zauważycie, że są tam takie bardzo wąskie drzwi. Te drzwi, powiedziałbym, są to drzwi pokory. Musisz pochylić swoją głowę, musisz się zgiąć w pół. Dopiero wtedy będziesz mógł wejść na drugą stronę. Dwie osoby naraz, nie ma mowy, żeby weszły. Prawdopodobnie było tak, że kiedyś niektórzy nie szanowali tego miejsca. Muzułmanie wjeżdżali konno do tej bazyliki, dlatego że ta brama była taka bardzo przestronna, wielka. Albo niektórzy po prostu pchali się jeden przez drugiego. Natomiast w tej chwili, bardzo dobrze moim zdaniem, jest tak, że wchodząc do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, musisz pochylić głowę, musisz podnieść wysoko nogi, żeby przejść przez próg i w ten sposób okazać również chwałę Panu Bogu, że to On jest Panem życia i śmierci. On narodził się w betlejemskim żłobie i my nie mamy co podnosić głowy do góry. Nie możemy wejść jak panowie, po prostu jako ci, którzy są sługami Pana. I myślę, kochani, że przejście na drugą stronę, do nieba, również jest takim przejściem, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy ludźmi słabymi, potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie zarobić sobie na niebo. To niebo zostało już wykupione drogocenną krwią Pana Jezusa. On za nas je wykupił. To nie znaczy, że jest za darmo. On nam oferuje wtedy, kiedy będziemy chcieli przyjąć Jego zasady. A Jego zasady są proste. Po prostu kochaj. Kochaj Boga ponad wszystko i bliźniego ze względu na Pana Boga. Na zakończenie, kochani, życząc Wam, wszystkim tym, którzy pasą się na zielonym pastwisku, życzę Wam, żebyśmy wszyscy spotkali się po drugiej stronie tych ciasnych drzwi. Żebyśmy wszystko to, co nas obciąża, zostawili tutaj. Abyśmy mieli miłość w sercu, która nas przyciąga i która nas usprawiedliwia i która jest argumentem przekonywującym Pana Boga, abyśmy przeszli na drugą stronę, żebyśmy tam wszyscy się spotkali. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.